Cześć! Dzisiaj zrobimy pierniczki. Pierniczki zakupione w sklepie. Jest to gotowa mieszanka doktora Edgera. Podobno wystarczy na około 60 sztuk pierniczków. No i jest to seria limitowana, czyli niedostępna przez cały rok. W środku mamy foremkę. Foremka podejrzewam, że jest w każdym opakowaniu inna. My dostaliśmy gwiazdkę. Jest ciasto. No i książeczka. Pierniczki pod choinkę. Jest to opis, jak dekorować choinki. Przepraszam, jak dekorować pierniczki. No i czym? Ponieważ doktora Edgera również mamy lukier i pisaki. Przechodzimy do dzieła. Przygotowanie ciasta. Do miski wsyp mieszankę do pierników. Dodaj masło i jajko. Całość zagnieść do utrzymania gładkiej konsystencji. Wyrobione ciasto włóż na 30 minut do zamrażalnika. No to szukamy jakiejś miski. Jeżeli chodzi o zapach, to naprawdę prawdziwy zapach piernika. Co do tego nie mam wątpliwości. To ciasto, ta mieszanka na ciasto naprawdę bardzo ładnie pachnie. Wrzucamy 100 g masła. No i jedno jajko. No i zagniatamy. Miałem zimne masło, więc troszkę mi z tym zejdzie, ale w domu już roznosi się bardzo ciekawy zapach piernika. Czuć już święta. Jak miałem zastrzeżenia do doktora Edgera, to już jest kolejna produkcja z jego produktami. I naprawdę jestem miło zaskoczony, ponieważ te produkty są bardzo dobrej jakości. Jeżeli chodzi o tego piernika, to śmiem twierdzić, że sam lepszego bym w domu nie zrobił, jeżeli chodzi o tą mieszankę, prawda? Ponieważ ten piernik jest tak aromatyczny, że już bardziej chyba aromatyczny być nie może. Powoli zagniata nam się ciasto, a ja w międzyczasie postaram się przeczytać wam skład tej mieszanki. O ile ją znajdę. No tutaj nie widzę. Tutaj też nie widzę. Jest. Mąka pszenna, cukier, skrobia pszenna, ekstrakt kawy zbożowej, jęczmień, żyto, cykoria. Substancje spulchniające i aromatny mieszanka przypraw, barwnik, karoteny, sól i możliwa obecność mleka, więc nie ma specjalnie za dużo chemii jakiejś, czyli można to nazwać naturalnym ciastem. Powoli formuje nam się już z tego kuleczka. Skosztowałem troszkę tego ciasta i nie myliłem się. Czysty piernik w pełnej postaci.
trzy pierniki osadziły się na palcach. Zawsze mnie uczyli, że ciasto trzeba bardzo dobrze wyrobić. Mamy już ciasto. Stwardziało ono w zamrażalce, ponieważ wstawiłem je do zamrażalnika na 30 minut. Jest ono takie bardziej plastyczne, zimne. Nic nie pozostaje nam nic innego, jak tylko je rozwałkować i wykrawać gotowe pierniki. Stolnicę trzeba było wcześniej podsypać mąką, ponieważ to ciasto jest lepkie, więc może przywierać do blatu. Tak samo też można opruszyć wałek. Dzięki temu łatwiej nam pójdzie ta praca. Na tym całym pudełku od tych pierniczków pisze rozwałkuj na cienki placek. Do końca nie wiem, co oznacza pojęcie cienki placek, ponieważ nie wiem, czy to jest 5 mm, czy już to jest cienki placek, czy trzeba jeszcze czekać. Jeszcze troszkę mąki. Myślę, że to już jest cienki placek, ponieważ piernik musi jednak mieć trochę tej grubości. Nie pozostaje nam nic innego, jak wycinać. Będę się starał jeden obok drugiego. Pierwszy piernik już wyszedł. Wygląda on tak. Myślę, że o to chodziło. W momencie, gdy wszystkie ciasto zostanie wyrobione, wkładamy je do piekarnika na 175 stopni Celsjusza na około 10 minut z tego, co tutaj pisze na opakowaniu. Tych pierniczków miało wyjść około 60 sztuk. Myślę, że wyjdzie 60 sztuk, tylko że muszą być one troszkę cieńsze niż te, które ja zrobiłem. No to dajemy do piekarnika. Pierniczki upieczone, dość mocno ściemniały, ale one nie są spalone. Kosztowałem jednego, smakuje wybornie, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko je przyozdobić. A tak to...